Mamy króla niebieskiego, Betlejem narodzonego. Siedzimy przy wspólnym stole, że dzisiaj możemy porozmawiać o tym, co wydarzyło się w roku ubiegłym, o waszych planach, o waszych marzeniach i przede wszystkim, że jesteśmy razem. Jesteśmy razem, jesteśmy blisko siebie i możemy podzielić się swoimi troskami, swoimi marzeniami. Chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych świąt, żeby ta atmosfera dzisiejszego stołu wigilijnego, tej bliskości drugiej osoby, tych marzeń, o których rozmawiacie, tymi marzeniami, którymi się dzielicie wspólnie, żeby te marzenia ziściły Wam się w nadchodzącym roku 2020. Ale zanim przejdziemy jeszcze do składania życzeń, bardzo bym prosił powiedzieć parę słów, bo nie ukrywam, że ta Wigilia, ta dzisiejsza inicjatywa to nie jest tylko inicjatywa prezydenta, to jest grupa osób, która nas wspiera, to jest grupa osób, która zainicjowała tego typu wydarzenie. To jest pani Iwona Ławruk, która jest przygotowała te smakołyki, tak można bić brawo, bardzo, bardzo głośno, która razem z mężem wspiera nas tutaj kulinarnie. I do tego wszystkiego są też sponsorzy, którzy przyczynili się do tego, żeby ten stół wigilijny u Państwa był bardzo bogaty. Jeszcze skorzystam z jednej okazji, składając życzenia. Z częścią z Państwa rozmawiałem i pamiętają, że w ubiegłym roku była moja małżonka, która też była bardzo wzruszona, bardzo tą chwilą przebywania z Państwem. No, ze względu na pogodę pracuję w Rzeszowie, jeszcze nie dojechała, ale prosiła mnie, żeby złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych świąt. To jest piąta nasza wspólna Wigilia. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze wiele więcej. Chciałabym bardzo, bardzo podziękować Wam za przybycie. Cieszę się niezmiernie, że jesteście, że możemy dla Was coś zrobić. Jest nam bardzo miło, mnie, moim wspaniałym pracownikom, którzy mnie wspierają we wszystkich poczynaniach. Bardzo im serdecznie dziękuję. Państwu życzę wszystkiego dobrego, spełnienia, nie wiem, najskrytszych marzeń. Może to, co się dzisiaj wydaje nierealne, jutro się okaże, że jest możliwe. Życzę Wam z całego serca, aby Wam się układało tak, jak sobie pragniecie, jak sobie myślicie. I wszystkiego dobrego. Szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt, dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Moi drodzy, wiadomo, dlaczego się tutaj gromadzimy. Jutro już rozpoczniemy tak bezpośrednio świętowanie wielkiej tajemnicy Bożego Narodzenia. Bóg się rodzi i ta dobroć, ten pokój, ta radość, która jest w nas, która jest też spowodowana tym, że na drodze naszego życia spotykamy ludzi dobrych, życzliwych, którzy nie tylko mówią o miłości, ale konkretnie tę miłość czynią. Dziękujemy za to wszystko. Ale przede wszystkim, moi drodzy, w tych dniach jesteśmy zdumieni i zachwyceni miłością i dobrocią Boga, który przychodzi do nas, bo jest miłością. Bóg staje się człowiekiem, przychodzi do każdego z nas. I to jest największy dar, to jest największe szczęście. Takie piękne zdanie wypowiedział papież Benedykt XVI. Jeżeli ubogiemu nie damy Boga, nie damy mu nic. Każdy z nas jest ubogi. Każdy z nas potrzebuje miłości, dobroci, pokoju, przebaczenia. Tego szukamy w drugim człowieku. Niejednokrotnie nie znajdujemy, ale jest Bóg, który do nas przychodzi. I ten Bóg przychodzi po to, abyśmy Nim się dzielili. Staje się chlebem życia. Thank you.
przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wszystkim życzę szczęść Boże.